Dzień dobry, moi kochani, w kolejnym moim dniu. Ja mam dzisiaj takie śniadanko. Ja nie jestem co prawda śniadaniowa, już wielokrotnie wam to mówiłam, no ale dzisiaj sobie zrobiłam bułkę, grahamkę, do tego wędlinkę i jajko. No i tylko troszkę dałam soli i tutaj taką przyprawę bazylię. No i kawusie oczywiście z ekspresu. Takie oto moje śniadanko. Także, moi kochani, zaczynamy nowy dzień. Mam nadzieję, że dla was ten dzień nowy będzie wspaniałym, cudownym, słonecznym dniem. Także do zobaczonka za chwilę. Dzień dobry, moi kochani. Właśnie wróciłam z Biedronki. Jestem tak padnięta, powiem wam, że nawet byłam tam na tych kasach samoobsługowych i nawet nie miałam już gdzie kłaść tego mojego całego towaru, ponieważ już się to wszystko tam nie mieściło. I teraz musiałam, przyszłam, bo tak, miałam 4 siaty plus jeszcze zgrzewkę wód mineralnych i kupiłam na łęczowiankę, ponieważ bardzo lubię na łęczowiankę. Także po prostu mówię wam, to wszystko wnosiłam tu do góry. Więc mąż pracy i mówię, dzisiaj zrobię zakupy. No i tak mogłam po prostu z nim pojechać po południu, ale nie, Marta oczywiście chciała zrobić sama. I proszę bardzo, ja teraz jestem cała zgrzana i wyglądam jak wyglądam. Więc przejdźmy do holu zakupowego, co kupiłam, bo mi się wszystko zaraz tutaj, bo tu są rzeczy też do lodówki, więc zaraz mi się to wszystko roztopi. Pierwsze to wziąłam szpinak. Szpinak liściasty, ponieważ zawsze muszę mieć szpinak, czy zarówno liściasty, jak i mrożony. Wzięłam pierwszy raz takie puddingi, dwa, znaczy trzy, ale dwa są o smaku waniliowym, niby bez dodatku cukru, 53% energii z białka. Takie. Razy właśnie dwa wzięłam, więc nie wiem, przetestuję. I wzięłam jeszcze pudding, ale proteinowy o smaku słonego karmela. Ja bardzo lubię właśnie słony karmel, więc myślę, że będzie mi smakować. Wzięłam jogurty naturalne, takie zwykłe z fruivity. Takie kremowe, tam za nawet nie złotówkę. Później wzięłam jeszcze miks sałat. Wzięłam też cztery kiwi. Wzięłam ser edamski w kostce. Wzięłam dwa razy, bo się opłacało, to wzięłam co? Mozzarellę w całości. Chciałam jeszcze też krojoną taką mozzarellę, ale nie było. I takie dwa batoniki proteinowe, ponieważ teraz odchudzam się, ale to odchudzanie moje tak idzie, że ja bym chciała już na wadze, wiecie, stracić. Później taki makaron, przepraszam, ale mam chrypę. Później taki makaron, bo ja jestem kobieta makaronowa, więc u mnie makaron musi być. Dwa razy takie wędliny, kiełbasa żywiecka z indyka, dwa razy wzięłam. Później dwa razy wzięłam pierogi. Te takie z lodówki to są pierogi, wzięłam z kapustą i grzybami. Może dzisiaj je nawet zrobię, bo mój mąż je lubi. Wzięłam też krokiety, bo też mój mąż je lubi, z pieczarkami i serem mozzarellą. Tylko że ich jest akurat 5. Ja wolę tą większą taką paczkę, ale on lubi z pieczarkami i serem mozzarellą, więc mówię, dobra, niech będzie. Opłacało się wziąć dwa opakowania mięsa mielonego i ja tu wziąłam mięso mielone z szynki wieprzowej, więc dwa razy. Kiść bananów. I co jeszcze tu mamy? Aha, proszek taki do prania dla dzieci, do kolorów, ponieważ ja muszę mieć proszek do prania dla dzieci. Następnie co jeszcze? Do pieczenia takiej bułki graham wzięłam. Bardzo nam się to sprawdza w domu, bardzo, zwłaszcza w niedzielę. W niedzielny poranek zrobię i później mamy takie świeżutkie bułeczki jak z piekarni. Później jeszcze wzięłam, bo to muszę też mieć zawsze, chusteczki chroniące przed zafarbowaniem. Nie wiem, czy to widać dobrze, bo mi tu trochę świeci z tego okna. Tortille, czy tortille, obojętnie jak się tam wymawia, wiecie i tak o co chodzi. Bo mi to jest potrzebne na tą ala taką pizzę, którą robię na patelni, gdzie przepis jest w szorcie. Później jeszcze tak, ogórek, później też pesto, bo zawsze muszę mieć też to pesto. Oczywiście też ścierki uniwersalne.
Cullino sos boloński, sprawdzony przeze mnie, bardzo dobry, prawie niczym się nie różni od tych pudliszek, a jest o wiele tańszy, bo 5 i coś, a pudliszki 7-8 zł. Później wziąłam aż tyle takich pomidorków, tych, Boże, jakie to są, nie malinowe, tylko pomidorki są koktajlowe, ale... O Jezu, zapomniałam Dobra, wiecie jakie, no. Wzięłam też oczywiście masło i takie rajstopy sobie wzięłam, czwórki, bo ja muszę mieć czwórki, bo jestem wysoka kobieta, bo teraz już grubych rajstop nie będę nosiła pod spodnie, a no czasami też chodzę bez rajstop, jak jest cieplej, ale mówię, zawsze się przydadzą, tam za te grosze to może być. Dobra, i to by było tyle, jeszcze kupiłam sobie biżuterię i bluzkę, ale nie w żadnej sieciówce, tylko w sklepie takim prywatnym, ponieważ już czasami mam potąd tych sieciówek, bo później się gdzieś jak kogoś widzi w tym, no to wiadomo z czego jeszcze, ze Zary ktoś ma, czy z H&M-u, czy z Mohito, więc Wam pokażę, a bardzo mi się podoba, jest teraz na topie ten gatunek materiału i jest to też produkcja włoska, pisało... wyprodukowana we Włoszech była ta bluzka, więc tym bardziej mnie zachęciła. A cena 69 zł tylko, więc wszystko Wam pokażę, ale muszę to pochować najpierw i iść jeszcze z Amorem na spacer. Ponieważ wróciłam, mamy godzinę 12:19, a ja wybyłam z domu przed godziną 7, no więc dopiero teraz wróciłam, jeszcze kawy mi się chce, ale kawę później. Najpierw muszę Amorka po prostu wynieść, chciałam powiedzieć, z Amorkiem wyjść na spacer, pochować to wszystko i dopiero wtedy jeszcze cię muszę poćwiczyć, bo codziennie ćwiczę, codziennie się dietuję. Ja wiecie, to ja bym to bym chciała, nie żeby to wszystko od razu było tak, że... nie wiem, tydzień już jestem chuda, szczupła, nie? A to tak się nie da. Widzę, że już z wagi kilo poszło, czyli już o kilo mniej ważę, ale wiecie, ja też bym chciała, żeby chociaż tak z 5 kilo było, nie? No, marzenie ściętej głowy, no muszę poczekać na efekty. Ale jak efekty będą, to na pewno Wam pokażę różnicę przed i po. Dobra, kończę i widzimy się za chwilę. A teraz, moi kochani, czas na obiad. U mnie dzisiaj tortelloni z mięsem w stylu włoskim, zakupione w Lidlu. Najpierw oczywiście gotuję. Gdy się ugotuje makaron, to daję do naczynia żaroodpornego i później to polewam wszystko puszką pomidorów krojonych i posypuję mozzarellą. Ja tu mam w całości, ale ją rozrywam i później posypuję tym serem edamskim żółtym i daję tak gdzieś na 180-200 stopni do piekarnika na tak 20 do pół godziny. Także taki dzisiaj obiadek. Jest to obiad szybki dla osób zapracowanych. Serdecznie Wam polecam, bo naprawdę jest przepyszny. No i ugotował się ser, więc teraz poleję to wszystko tą puszką pomidorów. Dla podkreślenia smaku dodałam w przyprawie bazylię oraz czosnek taki też w przyprawie sypany. No i teraz dam mozzarellę i posypię serem żółtym. I posypałam serem, no i teraz daję do piekarnika na no może 200 stopni, dam tak gdzieś na 20 do pół godziny. No i będzie gotowy obiad. Jesteśmy w parku z Amorkiem. Jest dzisiaj zimno. Dopiero co było tak ciepło wiosennie, a teraz jest strasznie zimno. I nawet pruszyć zaczyna śnieg. Już rano nawet śnieg mocno sypał. A teraz na nowo zaczyna, takie chmury jakieś przyszły. Ale mimo to idziemy tutaj sobie parkiem. Co prawda nie jesteśmy koło siebie, nie mamy parku, musieliśmy przyjechać samochodem, ale sobie pochodzimy, pospacerujemy. Amorek, nie wolno, Amor! Tutaj są jeszcze nawet już kaczuszki, także jeszcze czekamy, wyczekujemy na tę wiosnę. Dobra, dalej spacerujemy z tym moim małym szogunem niegrzecznym, nie Amorek? Jesteś niegrzeczny, nie? Wszystkich zaczepiasz, na wszystkich szczekasz. Idziemy. Nie wiem, czy to widać, ale tak sypie. O matko.
zawierucha się zrobiła. Amor, idziemy szybko. No, ona też w jakieś chmury. Ja nie wiem, czy to widać w tej kamerze, że nagrywam z telefonu. Tak sypie. Ale to już ostatnie takie śniegi, więc nawet fajnie. No i jestem, moi kochani, po spacerku z Amorkiem. Coś mnie zaczęło tak boleć, zaczęły plecy, że chyba będę musiała wziąć na kręgosłup. Normalnie wszystko tutaj z tyłu, że matko kochana, ciężko mi się rusza, jak po jakieś mega wielkie ćwiczenia. Słuchajcie, co kupiłam jeszcze będąc na spacerku z Amorkiem? Zahaczyłam o ten sklep, który jest tutaj koło mnie. Ja na niego mówię chiński, ale tam nie tylko są takie rzeczy chińskie, również też ostatnio wiedziałam właśnie, że polskie i tak dalej. Kupiłam sobie, w ogóle nawet pani się śmiała w tym sklepie, mówi, czy pani odnawia kuchnię, czy co, że tyle wzięłam. Więc tak, wzięłam taką deseczkę, znowu deskę, bo desek uważam nigdy za wiele. Za 11 zł, ona jest bambusowa. Taka oto deska. Przepraszam Was, ale tak mi się ciężko nawet tutaj rusza, że ja nie mogę po prostu. Później takie sitko wzięłam, nawet w zielonym kolorze, bo była też biały. Był biały, ale mówię, a zielony to wiecie, taki kolor nadziei, fajny. Za 8 zeta. Potrzebuję takie właśnie sitko, bo mam sitko, ale mam miedziane. A ja potrzebowałam jeszcze też takie właśnie. Później kolejny jeszcze pojemniczek, ponieważ bardzo mi się on sprawdza, więc taki pojemniczek sobie wzięłam za 4 zeta. Następnie kolejna puszka, tylko że tę puszkę, bo ja już mam takie dwie puszki, to właśnie tę trzecią puszkę kupiłam, ale nie dla siebie, tylko dam mojej mamie w prezencie. Później wzięłam jeszcze deseczkę taką małą, taką malutką, bo też się przyda, chce się na przykład na szybko coś tam pokroić, pomidorka za 5 zł, drewniana ona jest, jakie wymiary ma, to nie powiem Wam niestety, bo tutaj nie widzę, Boże, mnie te plecy napieprzają, że ja nie mogę. Mam problem, żeby wiedzieć, o, jak się tak przekręcam, jeju. Później jeszcze wzięłam takie siteczko, o. I ono kosztowało 6,80, też produkt polski, wyrób tu, bo jest nawet napisane, że z Gdyni. I coś jeszcze, aha, i jeszcze tutaj wzięłam tak, taką wielką miskę plastikową, bo też się przyda zawsze. O, i ona kosztowała tylko 5,50 na 4 litry. Ona jest nawet taka duża micha, wiecie, jak sałatkę czy coś wymieszać, to fajnie. I jeszcze, jest, jak mi nie mogę się obracać, matko. Ale mnie sparaliżowało chyba tych zakupów ciężkich. Tak, jak miałam 4 siaty plus jeszcze zgrzewkę wody, no to wiadomo, to przez to pewnie. No i do kibelka, żeby do wymiany, bo ja wymieniam co jakiś czas, nie, że kupię i trzymam. I dlatego kupuję takie tanie po 5,90 plastikowe, bo staram się wymieniać nawet tak co tydzień, co dwa, bo wiecie, zaraz to jest brzydkie ten. A niestety samego tego nie szło kupić, tylko w komplecie. I razem zapłaciłam już 50 zł 59 groszy za to. Także takie tutaj zakupy. Czekajcie, jakoś to może tu mnie na swędzi włożę. Dobra, nie będę teraz wkładać, bo mi szkoda czasu. Kupiłam jeszcze tak, witaminę C, ponieważ musi być. I teraz pokażę Wam, co sobie kupiłam za biżuterię, bo życie ona jest. Aha, tu spadło, jeju. Taki tutaj, o, wisiorek jest z cyrkoniami i też jest tutaj gładki i taki po prostu łańcuszek, ponieważ on mi będzie tu ładnie pasował do tego tutaj, co mam, bo tego nie mogę zdjąć, bo tu mam ten mój amulet, czyli co mam? Zapomniałam, no tutaj Michała Archanioła, czyli co? Szkaplerz, o. I nie mogę go zdjąć, a że on jest w srebrze, no to srebrne mi tu będzie pasowało, że będę mogła cały czas to nosić sobie, nie? Takie bardzo mi się spodobało. Za 39 zł. No i bluzka, która jest naprawdę bardzo fajna, podobała mi się też. Już Wam, bo wszystko leci, już Wam pokazuję. Zresztą wiecie co, za chwilę Wam pokażę, postawię tam kamerę, bo nie będziecie widzieć jak siedzę. Dobra, jestem, więc taką bluzkę w takim neonowym kolorku, ponieważ no idzie wiosna, więc trzeba troszkę sobie umilić takim kolorkiem. Kiedyś takie nosiłam kolory. O, taka ona jest. Wyprodukowana we Włoszech.
To nie jest, nie ma rozmiarówki, tutaj jest oczywiście na guziki i widzicie, taki gniotek jest ten materiał, bardzo fajny. I tutaj jest ona na guziki, a tutaj się ją po prostu zawiązuje, o. I po to na przykład biały t-shircik. No tutaj taka jest z boku, nie wiem, może Wam tak na szybko jeszcze ją przymierzę, chociaż nie wiem, czy Was ona interesuje, ponieważ nie zakupicie nigdzie w tych sklepach takich, tych, Jezus, jak mnie boli, w tych sklepach second handach, tak, w sieciówkach. No i tutaj takie mankieciki. I jeszcze kupiłam... Ładnie. No i moi kochani, nie wiem, czy to widzieliście, czy nie, podczas pokazywania tej koszuli zrzuciłam kwiata, rozsypała mi się ziemia, także no super. Dzisiaj mam jakiś pechowy dzień. Następnie jeszcze sobie kupiłam, chciałam Wam pokazać takie spodnie. Tutaj też koło mnie jest taki sklep sportowy, tam jest 4F. No tutaj wiadomo, że to jest taka podruba na pinko, czy jak to tam się zwie, zwał jak zwał. Ale takie spodnie dresowe, ponieważ potrzebowałam, a moje się tak zniszczyły, ponieważ ja mam takie też kupione w tym, w Sinseju. Oczywiście jest, nie, znaczek. Żartuję, to na tym mi nie zależało. Tutaj mają kieszenie one, no i one przede wszystkim mają na dole ściągniętą taką nogawkę na gumeczce. No i przede wszystkim lampas taki złoty, świecący. I z tyłu jest, z tyłu one są takie. O. I tutaj ściągane. I ja za nie dałam chyba 75 zł. Mierzę Wam tak na szybko jeszcze tę koszulę, jak ona wygląda. I tak jestem właśnie w tej koszuli. Ona tak wygląda. Tutaj właśnie mogę sobie ją tak zaplątać. Tylko za mocno zaplątałam, ponieważ tu z tyłu coś się nie ułożyło. Tak właśnie mogę tutaj sobie zaplątać, tak nie wyglądam. No i z tyłu też jest wtedy taka dłuższa. Oczywiście nie do tych spodni. No i też sobie będę podwijać mankiety, więc też to będzie inaczej wyglądało. Taka bluzeczka, wiecie, jak się zrobi cieplej, to można na przykład zarzucić ją sobie i t-shirt biały pod to nawet. No, więc takie moje zakupy. Także na razie się z Wami żegnam. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj się połączę. Jak nie dzisiaj, to na pewno w kolejnym moim dniu. Do usłyszonka.